nie jest panu obca, sądząc o tym, jak się pan napracował przy statucie Politechniki. Dziękuję za uznanie. Myślę, że pracy czeka nas wiele, ale przede wszystkim chciałbym się spotkać z naszymi pracownikami. Chciałbym słuchać, zobaczyć, jakie mają propozycje, bo tu wokół nas jest multum różnych pomysłów, różnych propozycji, rozwiązań, różnych problemów. Po prostu warto, i to jest w interesie wszystkich, więcej słuchać, a potem gremialnie, kolegialnie wypracowywać różne rozwiązania. A czeka nas tutaj potrzeba wielu rozwiązań, choćby jeśli chodzi o prawa doktoryzowania, kategoryzację wydziałów, różne inne sprawy naukowe i organizacyjne.